Tradycją naszej szkoły jest organizacja festiwalu teatralnego. Uczniowie dzielą się na grupy, tak zwane sekcje, które zajmują się określonymi zadaniami. W tym roku przyszedł czas na nas. Tworzymy 27. festiwal. Uświadomiliśmy sobie, że praca w grupie to nie tylko wspaniała zabawa, ale także pewne trudności. Zaraz sami zobaczycie jakie. Na początku myśleliśmy, że nie będzie nam potrzebny żaden kontrakt. Znamy się od dłuższego czasu i wiele razy współpracowaliśmy do tej pory, ale w końcu stwierdziliśmy, że warto spisać kilka reguł, tak na wszelki wypadek. I okazało się to bardzo pomocne. W trakcie festiwalu zawsze mogliśmy zajrzeć do kontraktu, zwłaszcza kiedy pojawił się jakiś konflikt. To oczywiste, że kiedy się współpracuje z dużą grupą, powstają różne spięcia, ale mieliśmy taką mobilizację, żeby je jakoś zniwelować. Każdy z nas wiedział, że mamy wspólny cel i najważniejsze jest to, żeby festiwal wyszedł niesamowicie. I okazało się to bardzo pomocne. W końcu na coś się umówiliśmy. Czy damy radę? Tak, tak damy radę! A jaki będzie festiwal? Od początku wiedzieliśmy, że wszystkie decyzje chcemy podejmować wspólnie. Przy mniej istotnych sprawach po prostu głosowaliśmy. Bardzo często prowadziliśmy długie rozmowy i szukaliśmy wspólnego stanowiska. I mimo ogromnej ilości czasu poświęconej na ten sposób rozwiązywania jakichś trudnych decyzji, nigdy tego nie żałowaliśmy, bo w gruncie rzeczy wybór zawsze okazywał się słuszny. Przydatny był też schemat drzewka decyzyjnego. Zadzwonił do mnie sponsor. Chce nam dać parę tysięcy dodatkowych na festiwal. Jako szefowie sekcji musimy podjąć decyzję, na co przeznaczyć te pieniądze. Na początku zacznijmy, wyznaczmy cele w ogóle festiwalu. Skupmy się na tym, co chcemy zorganizować. Krótko mówiąc, naszym celem jest rozwój. I to zapiszmy sobie. Rozwój festiwalu. Coś jeszcze? Nie, to zawiera wszystko. I teraz czekam na propozycję światła. Lodówkę. Tak. Czyli porządkowa chcę lodówkę. Tak. Teraz mikrofony. Jak zwykle. Wyciągać największe kasy. Wiesz ile to kosztuje? Tak, wiem. No jako szefowa oświetlenia oczywiście bym proponowała lampki, bo naprawdę są nam potrzebne. I teraz jakieś argumentacje. Negatywne i pozytywne. Dlaczego lodówka? No ja uważam, że to jest najważniejsze, żebyśmy dostali nowe jedzenie, bo bez tego nie będziemy mieli siły. Dobra, lodówka, jedzenie. Słuchamy. I przerywamy. Jeżeli się żenujemy, to zapisujemy wszystko. Tak. Dobrze, no to ja chciałam dać argument, że naprawdę jeśli siedzisz w środku nocy na dyżurze oświeceniowym, to masz ciężkie życie i to światło się ciągle przesuwa. To światła są mega drogie, No właśnie, nie wiem, czy w ogóle ja bym dostarczy kasy. Po co nam mega drogie reflektory, których nawet nie będziemy umieli użyć? Dobra, Wojtek, teraz ty. Dlaczego mikroportu tak? Dlaczego mikroportu nie? Choćby muzykale. Jak mamy muzykal, to dla ludzi to nie zawsze jest takie łatwe, żeby się... Okay, okay. Ale bądźmy szczerzy, czy ktokolwiek kiedyś postawił muzykal? Tak. No wy. Myślę, że mamy już te trzy propozycje. Wiemy, jakie są ich wady, jakie są ich zalety, więc teraz należy po prostu podjąć decyzję. Ale wiesz, ma te dwa lodówki, jesteś w stanie zobaczyć taniej, jakąś używaną, więc myślę, że akurat... Dobra, ale nie jest też odpuścić, bo widzę, że tutaj te dwa cele są ważniejsze trochę, więc dam radę z tą lodówką. Okej, w takim razie dobra, lodówka odpada, zostają nam dwa cele. Mikroporty, światełka. Myślę, że mikroporty będą dobre w nocy. Okej, co o tym sądzicie, Matylda? Może być. Marysia? Rzeczywiście mnie skłania po tych mikroportach, jeżeli mają tylko wyeksponować mój piękny głos, to... Okej, okay, wszystko. Dobra. Ada? No ja jestem za większością. Okej, okay, w takim razie myślę, że wszystko wiemy, tak? Oczywiście nie zawsze było kolorowo. Każdy z nas jest inny, więc wynikały różne spięcia i kłótnie. Spieraliśmy się również o wydanie dodatkowych pieniędzy, bo każdy miał w tym swój interes i inaczej patrzył na tą sprawę. Z tym sobie poradziliśmy. Znowu kontrakt przyszedł nam z pomocą. Przecież umawialiśmy się, że każdy ma prawo do prezentacji własnego stanowiska. Następnie, analizując wszystkie za i przeciw, hołdując zasadzie, że decyzje podejmujemy wspólnie, udało nam się wypracować najbliższe nam stanowisko.
Najgorzej było, kiedy doszło do spięcia pomiędzy Adą i Wojtkiem. Dlaczego mikroporty, Wojtek? Czekamy to cudowne argumentacje. Bo mamy o nich dbać, na przykład muzyka. No tak, bo teraz tak strasznie się męczą. Tak, męczą się, widzimy. No bo jak nie umiesz im dobrze ustawić głosu, to nie moja wina. Ja nie umiem ustawić głosu. Jakbyś ty umiała używać tego, co masz, to nie byłoby ci to potrzebne. Na przykład, że my dostajemy... Szef od siebie boleść. Naprawdę, jak cię nie ma tak dobrze... Dobra, ej, najpierw argumenty i... Dobrze. Dlaczego nie musisz ogarnąć swojej sekcji, żebyś to nie zrobił? Dlaczego... Bo szef jest od tego, żeby zarządzać. Jak coś się wali, to jesteś tam na miejscu, a ty nie potrafisz tego zrozumieć, jesteś sobie na pufach porządkowych. Konflikt to naturalny proces zachodzący w grupie, wynikający z kolizji sprzecznych celów, poglądów, wartości czy powinności. Niemal każdy zespół realizujący jakieś zadanie wchodzi w fazę, w której nasilają się spory pomiędzy jego członkami. Ważne jest to, by konstruktywnie radzić sobie z ujawniającymi się konfliktami, by z jednej strony utrzymać pod kontrolą takie emocje jak złość, zawiść czy strach, a z drugiej rozwijać umiejętności w zakresie wyrażania własnych potrzeb, emocji albo dążeń, kształtując empatię i tolerancję. Ujawniane przez członków zespołu dobrowolnie i w umówiony sposób różnorodne poglądy czy opinie to także pula możliwych rozwiązań danego problemu. Jak rozwiązujemy konflikty grupowe? Poprzez negocjacje, czyli uporządkowany proces porozumiewania się skonfliktowanych stron, którego nadrzędnym celem jest osiągnięcie porozumienia. Bezpośredni udział biorą w nim wszyscy uczestnicy sporu lub grupy prawomocnie wybranych przez nich przedstawicieli. Poprzez mediację, będącą procesem porozumiewania się stron, w którym przez cały czas bierze udział bezstronny pośrednik, mediator, wyznaczający i kontrolujący proces rozwiązywania konfliktu, chroniący przed jego eskalacją, pomagający uczestnikom w zrozumieniu problemu i wypracowaniu oraz sprawdzeniu rozwiązań. Poprzez facylitację, gdy bezstronna osoba sprawuje ogólną kontrolę nad procesem rozwiązywania problemu lub podejmowania wspólnej decyzji przez daną grupę, pełniąc jednak raczej rolę eksperta od procedury i spraw organizacyjnych niż kogoś stale obecnego, wytyczającego kierunek rozmów i podejmującego decyzje. Poprzez arbitraż, polegający na powołaniu osoby zaakceptowanej przez wszystkich uczestników sporu, arbitra, superarbitra, i obdarzonej autorytetem wystarczającym do narzucenia bądź zaproponowania rozwiązania po wysłuchaniu stron. Wszystkie wymienione strategie mają zastosowanie w przypadku konfliktów w zespołach zadaniowych. Cześć Wojtek. Cześć. Masz chwilę? Okej, co jest? Wiesz co, ciągle myślę o tym naszym zebraniu, kiedy się pokłóciliśmy. Tak strasznie mnie wtedy obrażałeś. Jakoś mi to się tak wrobiło w pamięć, że... Ta sytuacja przy budżecie, tak? O tym mówisz? No tak, o mikroporty i nasze lampy. To się naprawdę, mówiłeś mi tam, że nie potrafię sobie poradzić z sekcją. Nie wiem, czy to były naprawdę to, co myślisz, czy po prostu byłeś zburzony, ale no... To były jakieś tam moje małe kompleksy i strasznie się tym przejęłam. Kurczę, to naprawdę zabrzmiało się tak mocno? No, dla mnie to było ważne akurat i naprawdę byłeś wyjątkowo chamski, więc... No nie wiem, chciałabym, że jak masz jakiś problem ze mną, to przyjedź, usiądziemy sobie razem, pogadamy. A tam byliśmy w dużej grupie ludzi i to wyjątkowo straszne. No nie chciałem, żeby to tak mocno wyszło, no to nie to było celem. No mam nadzieję, no bo jak działamy już w tym festiwalu razem, no to musimy współpracować. I jeśli dalej się będą wydarzyć takie sytuacje, to no, nasza współpraca będzie dość krytyczna i nic razem nic nie zrobimy. Dobra, to spróbuję jakoś powstrzymać ten swój język, pomyśleć, co mówię następnym razem, skoro to tak aż tak cię mocno dotknęło. Wiesz, ja też strasznie wybuchłam, więc ja to też chciałam przeprosić. W każdym razie już między nami będzie okej? Jak wyrazić komunikat ja? Przedstaw krótki opis zachowania, którego nie akceptujesz. Ciągle myślę o tym naszym zebraniu, kiedy się pokłóciliśmy. Tak strasznie mnie wtedy obrażałeś. Nazwij swoje uczucia. To były jakieś tam moje małe kompleksy i strasznie się tym przejęłam. Wyraź swoje oczekiwania, potrzeby. Jak masz jakiś problem ze mną, to przyjdź, usiądziemy sobie razem, pogadamy. Przedstaw konsekwencje w związku z zaistniałą sytuacją. Jeśli dalej się będą wydarzyć takie sytuacje, to no, nasza współpraca będzie dość krytyczna i nic razem nic nie zrobimy. Jak przyjąć komunikat ja? Sparafrazuj usłyszane słowa. Ta sytuacja przy budżecie, tak? O tym mówisz? Dopytaj o kwestie niejasne. Kurczę, to naprawdę zabrzmiało aż tak mocno? Po
poproś o czas na reakcję, jeśli potrzebujesz. Zareaguj. Nie chciałem, żeby to tak mocno wyszło, na pewno nie to było moim celem. Spróbuję jakoś powstrzymać ten swój język, pomyśleć, co mówię następnym razem. Ta sytuacja pokazała, że najczęstsze źródła konfliktów w pracy zespołowej to wcześniejsze nierozwiązane sprawy oraz nieokrzesany język. Na szczęście Adzie i Wojtkowi udało się rozwiązać ten konflikt bez pomocy ani naszej, ani nauczyciela. To była dobra robota. Pojawiające się konflikty trzeba rozwiązywać szybko, otwarcie i bezpośrednio. Warto wcześniej opracować zasady ich zażegnywania i rozwiązywania. Jednym z takich sposobów jest konsensus, czyli proces dochodzenia do porozumienia w drodze negocjacji oraz konkretna decyzja będąca końcowym uzgodnionym rezultatem tego procesu. Trzeba pamiętać, że konsensus wymaga czasu, aktywnego udziału wszystkich członków zespołu, umiejętności w zakresie komunikowania się, słuchania, rozwiązywania problemów i konfliktów oraz twórczego i otwartego myślenia. Co jest potrzebne podczas wspólnej pracy? Myślę, że najważniejsze jest, żebyśmy razem podejmowali wszystkie decyzje, no i zdawali sobie sprawę, dlaczego je podejmujemy. Na początku musimy ustalić zasady, według których będziemy pracować. Myślę, że to, że jesteśmy otwarci na pomysły innych. Dla mnie najważniejsze, żebyśmy się nawzajem słuchali. Ważne jest to, żebyśmy wszyscy brali udział w dyskusji. Myślę, że najważniejsze jest szanowanie różnorodności członków zespołu, kiedy potraktujemy to jako walor, może z tego wyniknąć dużo pozytywnych efektów. Myślę, że niezbędne przy pracy w grupie jest wypracowanie pewnego schematu podejmowania decyzji, ponieważ bez niego jakikolwiek wybór staje się wręcz niemożliwy. Trzeba pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Nie oceniamy innych, ponieważ każdy człowiek jest inny. Na przykład, zobacz, ja jestem zupełnie inna niż ty jesteś zupełnie inny niż ja, ale tak naprawdę razem możemy stworzyć coś naprawdę super.